Przywitałam się dziś z Państwem przepięknym Largo Händla. Largo to pochodzi z opery Xerxes. Händel bardzo kochał Anglię. Spędził w niej większość swojego życia. Kiedy komponował swoje największe dzieła, między innymi opery, królowała Anna Stuart, pierwsza monarchini Wielkiej Brytanii po zjednoczeniu Anglii i Szkocji. Legenda mówiła o tym, iż Anna Stuart miała 17 dzieci, z których żadne nie doczekało dorosłego wieku i życia. Anna Stuart, kiedy umarła, była tak opuchnięta, jej ciało było tak wielkie, iż musiała zostać pochowana w trumnie kwadratowej. Wróćmy do Händla. Händel wraz ze swoim przyjacielem, muzykiem, Bononcini, otwiera Królewską Akademię Muzyczną. Przedsięwzięcie biznesowe dość ryzykowne. Natomiast tak ukochali oboje operę, iż się jego podjęli. O Bononcini będzie w kolejnej audycji, na którą już dziś Państwa serdecznie zapraszam.